smakkujaw.pl, soczysta pieczeń z szynki. Pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszną, soczystą pieczeń z szynki wieprzowej. A zatem będziemy potrzebowali, no mamy tu akurat 2 kg takiej pięknej szynki wieprzowej. Oczywiście, żeby nasza szyneczka była soczysta i doskonała, musimy ją wcześniej zamarynować. I do tego będziemy potrzebowali sosu sojowego. Mamy tutaj sos sojowy jasny, ale jeśli ktoś nie ma, to może użyć przyprawy Maggi. Do zamarynowania będziemy potrzebowali tutaj przeróżne jeszcze zioła. Mamy pieprz mielony biały, liść laurowy, ziele angielskie i goździki, żeby nasza pieczeń przepięknie pachniała, i wszystkie te przyprawy produkowane są przez cykorię. No, będzie oczywiście potrzebna sól. Mamy sól kujawską. Żeby nasza pieczeń zyskała fantastycznego smaku i zapachu, dodamy również, obłożymy naszą pieczeń czosnkiem. Mamy tutaj tak około pół główki, już pokrojone w cienkie plasterki. Będziemy potrzebowali jeszcze oleju. My tutaj mamy olej kujawski, żeby obsmażyć nasze mięso, aby zamknąć pory. Zaczynam od zamarynowania mięsa. Mam tutaj przygotowane naczynie. Wlewam sos sojowy. Sos sojowy zawiera również sól. Ja jednak odrobinę dodam. I teraz biały pieprz. Taką dosyć solidną porcję, ponieważ biały pieprz jest bardzo delikatny w smaku. Wsypuję goździki. Dzięki nim nasza pieczeń będzie cudownie pachniała. Ziarna ziela angielskiego i rozkładam czosnek. O. I kilka laurowych liści. O, tyle będzie w sam raz. Teraz przekładam nasze mięso. Ja zrobiłam to w ten sposób, bo gdybym chciała mięso odwrócić, wtedy wszystkie przyprawy by mi spadły. A zatem polewam teraz naszą szynkę sosem sojowym. O. Wcieram. Znowu solę. Oproszam białym pieprzem. O. I teraz rozetrę pieprz, żeby dotarł do każdej części naszej pięknej szyneczki. I goździki. I staram się równomiernie rozprowadzić. Jeszcze tutaj odrobinkę. Ziele angielskie. Obkładam czosnkiem. Dzięki niemu nasza szynka będzie znakomicie smakowała i też pięknie pachniała. O, zużyjemy tutaj całą porcję. Przypominam, było to pół główki. O. I jeszcze kilka liści laurowych. Tyle będzie akurat. Tak przygotowaną szynkę będę marynowała przez 24 godziny. Oczywiście przykryję folią i schowam do lodówki. Ale jeśli no nie macie zbyt dużo czasu, to minimum 2-3 godzinki.
no, żeby efekt był naprawdę znakomity. A zatem ja przykrywam mięso i chowam do lodówki. Będę jutro piekła soczystą, smaczną pieczeń z szynki wieprzowej. Mięso marynowało się przez 24 godziny, a zatem mam gwarancję, że naprawdę będzie doskonale zamarynowane. Ja teraz usunę listki laurowe. O, tu je do miseczki wrzucę. Zsunę przyprawy, czyli czosnek, goździk i ziele angielskie. I teraz jeszcze poleję nasze mięsko odrobiną marynaty i zaraz będę obsmażała. Mięso przygotowane do obsmażenia. Z tej oto marynaty usunę czosnek, listki i wszelkie przyprawy, a zatem przeleję przez sito, zostawię sam sos, którym poleję mięso podczas pieczenia. Olej rozgrzany, a zatem przekładam mięso. Mięso opiekłam już z jednej strony, przełożyłam na drugą i na taki kolor opiekam z każdej ze stron. Kończę opiekać mięso, opiekam z każdej strony. Zobaczcie, powinno uzyskać taką skórkę, taki kolor, wtedy opieczony jest idealnie. A zatem wyłączam gaz i zaraz umieszczę naszą szynkę w naczyniu żaroodpornym. Mięso pięknie opieczone. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Ja tutaj wlałam jeszcze tłuszcz, na którym opiekałam mięso. Poleję teraz jeszcze marynatą i będę piekła przez 2 godziny, ponieważ jest taka zasada, że na kilogram mięsa godzina pieczenia, ponieważ mamy 2 kg, więc pieczemy 2 godzinki. Najpierw piekę w temperaturze 160 stopni, po godzinie zmniejszam temperaturę do 120 stopni. Mam gwarancję, że pieczeń będzie soczysta i mięso nie wyschnie. Mięso powędrowało do piekarnika. Po godzinie możemy podlać sosem, który jest w brytwance. A zatem zamykam 160 stopni przez godzinkę. Naszą pyszną pieczeń z szynki mamy już gotową. No już to być może zbyt optymistycznie powiedziałam, bo trwało to przecież no, dosyć dużą ilość czasu. Najpierw marynowała się 24 godziny, potem obsmażałam, co nastręczało pewne kłopoty, bo zobaczcie, że jest to no, 2-kilogramowa pieczeń, ale oczywiście wszystko jest możliwe. Potem piekła się przez 2 godziny, cudownie pachnie, zaręczam, że równie elegancko smakuje, jest bardzo soczysta, ale to oczywiście jeszcze nie koniec, bo pieczeń musi odpocząć 2 godzinki. Pieczeń jest doskonała zarówno na gorąco, podawana jako danie obiadowe, ale równie doskonale smakuje na zimno. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.